Dzień dobry, witam się z Wami w nowym odcinku. Jestem Krzysiu. Marta. I witamy Was na ogrodzie. Tak. Tak jak mówiliśmy wcześniej, będziemy chcieli zająć się ogrodem, więc dzisiaj zaczynamy. Na razie takie lajtowe prace, czyli wyznaczenie sobie, gdzie będzie poziom, bo musimy znaleźć poziom tutaj naszego ogrodu, żeby wiedzieć, jak głęboko będziemy wkopywać palisandry, jak coś. Palisandry? Czy nie palisady? Wiem, palisady. Palisander to chyba jest rodzaj drewna. Palisady. Będziemy sobie też mierzyć taras, żeby wiedzieć mniej więcej, gdzie ten taras się będzie znajdował, żebyśmy mogli sobie to wizualnie wyobrazić po prostu. Tak, bo my jesteśmy generalnie wzrokowcami i tak nam jest łatwiej. Planowaliśmy dzisiaj jeszcze jechać, gdy to pomierzymy, zerknąć na te palisady, jak to wygląda i czy coś znajdziemy i po ile to właściwie jest, ile tego potrzebujemy. Natomiast zobaczymy, jak to wygląda z czasem, bo jeszcze chcieliśmy jechać zobaczyć za fotelikiem dla Mikołaja, ale nie wiem, jak to wszystko ogarniemy, bo jakby czas leci nieubłaganie, praca w domu jeszcze jest, jeszcze siedzieliśmy nad materiałami, no i teraz właśnie wyszliśmy, póki Mikołaj śpi, mamy jeszcze chwilę, żeby sobie tutaj wszystko poogarniać. Bo najwyżej weźmiemy na dwór i tutaj z nim coś pokombinujemy. No nie wiem, zobaczymy. Chcemy zrobić jak najwięcej, ile się da. Także Krzyś Wam pokaże, co mamy teraz. Tutaj mam takie urządzenie, dzięki któremu tutaj ta woda pokazuje nam, gdzie jest poziom. Jak obie cyfry tu i tu są na tym samym poziomie, to znaczy, że mamy poziom. Czyli będziemy brać, przykładać sobie do tego naszego słupka. Tak samo przyłożymy ten drugi element do następnego słupka i gdy liczby nam się zrównają, podnosząc to wyżej i niżej, będziemy mieli poziom na tej odległości. I później do następnego słupka tak samo. To jest nam po to, żeby wiedzieć, jak głęboko wkopać tutaj te palisady. Tak. Jak to będzie mniej więcej tutaj wyglądało. No nie? I jak będzie wyglądało tu, a jak z drugiej strony ogrodu, także to jest nam niezbędne i też musimy sobie wytyczyć, po jakiej linii to wszystko będzie tutaj szło, gdyż to nie jest idealnie równe i wydaje mi się, że one zaczną tutaj troszeczkę zakręcać. Więc to ja generalnie chciałabym to zrobić tak, żeby to szło łukiem, ale żeby grubość tutaj tych kamyczków, które będą za palisadami, a przed skarpą, była mniej więcej taka sama. Nie ma szans? Nie ma szans. No to tutaj zrobimy grubiej i wezie będziemy mieć skalniak. Tu, gdzie Alita stoi, Alitos, będziesz skalniakiem. Idę podejść do zaznaczenia jakąś taśmę i pomożesz mi to zaznaczyć. Będziemy do siebie krzyczeć, które mamy cyferki. I jak będziemy mieli tą samą cyferkę, znaczy, że jest dobrze. Mamy tutaj dwa paliki wbite. I teraz jak sobie do tego przyłożę, no tutaj o. I chcę mieć na drugiej stronie identycznie tak samo, no nie? To muszę to poczekać trochę i dać trochę niżej, bo tutaj mam mniej wody i poczekać, aż mi się zrównają poziomy wody. I wtedy wiem, że na pewno mam poziom na tych dwóch palikach. Nie wiem ile tam, bo nie widzę ile tam jest. Za mało jeszcze, tak? Jeszcze niżej. No przydać. Ale ty, tak no. Dobra, tyle. Teraz tutaj mamy niecałe trzy. I tu też niecałe trzy. Jeszcze tam troszeczkę niżej. Aż tak to będziemy? Bardzo? O matko. No i tutaj jest niecałe trzy dokładnie i tutaj też jest bardzo niecałe trzy. I tutaj mamy poziom, no nie? Tu, w tym miejscu i tutaj w tym miejscu. Tak? Znaczy możemy też na tych cyfrach, ale to nie ma znaczenia, no nie? Bo te rurki są tej samej wielkości, więc tutaj. Weźmiemy sobie taśmę. I po prostu taśmą zaznaczymy sobie, gdzie jest ten poziom, w którym miejscu, no nie? Mhm. I w tym momencie będziemy na pewno wiedzieć, że jak odmierzymy od tego miejsca do ziemi, to będziemy wiedzieć, ile te palisady nam się zapadną na początku i na końcu ogrodu, żeby wiedzieć, jaki mamy spadek, bo mamy po prostu spadek, mimo tego równania, ten spadek jakiś jest. No też musi być, żeby woda po prostu nie stała w miejscu, tylko płynęła w dół. Czarno to widzę. Me umiejętności wydaje mi się, że nie pokrywają się z umiejętnościami tych rurek. Ale dobrze, spróbujmy. Pomierzyliśmy, znaczy ustawiliśmy poziom. Marta nie wierzy w ten poziom kompletnie, że on jest ustawiony. Natomiast wychodziły nam te same liczby, więc prawdopodobnie jest poziom. Powiedzcie, tak? Ja czułam ten poziom jak dziecko, które robi tak i mówi, że namalowało pejzaż. I teraz będziemy mierzyć sobie, żeby wiedzieć, ile jest tutaj, a ile jest tam. I zaraz nam się wszystko wyjaśni.
Pierwsza rzecz. Co się wyjaśni? Dobra. Dobrze, patrz. Ja tu i tak jest kiepka delikatna, to jest tam centymetr, nie ma znaczenia, no nie? No i co to ma? I tutaj mamy 54, tak? Nie, 5. No ale to jest tak, że tutaj jest, tam jest centymetr, a tu jest, wiesz. 55, dobra. Tutaj jest 55. Natomiast tutaj. Pięćdziesiąt siedem. Nie, to włapałam. No. Czyli tutaj jest trochę niżej. Albo woda wybełkła. Tutaj mamy też 57. Tam jest jakby spad. Czyli jest możliwe, że dobrze jest, skoro to jest 57 i to jest 57. No dobrze, 56. No może być, no. Tutaj jest też kiepka, no. To jest takie, wiesz, złudne tutaj, bo to te, właśnie mówię, te 2 cm nie robią różnicy. 56. Jak i nie muszę wam nagrać minę mojego męża, taką minę triumfu. Dobra. No tutaj jest 56. Czyli wychodzi na to, że mamy tu równo. No. Centymetr to jest guzik. A tam to jest blisko tarasu. No to wychodzi i na tak to... najważniejsze dla mnie jest robienie do sznurka. Ja no nie wiem, ja wierzę w sznurek. Nie będziemy robić do sznurka, tylko chodziło mi o to, że skoro to jest różnica centymetra, to te palisady nasze nie ma znaczenia, jak one tam będą głęboko, bo one nie zrobią się nam najpierw nagle, wiesz, tak, no nie? Mhm. Że będą nagle zakopane albo będą gdzieś wychodzić wyżej, bo jest tutaj równo po prostu. Także ten centymetr, dwa nam nie robi żadnego. To teraz rozumienia. Sznurkiem to jakoś robimy, żeby widzieć, jak to będzie szło, czy? To nie wiem, czy to, czy nie jedziemy po prostu zobaczyć na palisady. Bo na to, razie Mikołaj śpi. Żeby wiedzieć. Także musimy sobie ogarnąć to, co musimy zrobić, wykorzystując, że Miki śpi. Dobrze. A jedziemy po ten fotelik? No też myślałem, że pojedziemy, tylko dobrze. Najpierw na palisady skoczymy, a później na fotelik. Dobrze. Ale tu jest, wiesz, wszystkiego. Nie mamy ani jednego drzewa na działce, ale mamy pełno liści na działce. Nie wiem jak to jest. A ja bym wolała mieć drzewo i jeszcze więcej liści. Będziemy kupować też pompkę do naszego zbiornika na wodę. Tutaj sobie zrobimy przyłączenie na wodę. Także będziemy po prostu wpinać szlaufa tutaj i będziemy włączać pompkę. Taki jest plan. Albo gdzieś tutaj z boku. Strasznie nam to wkopali te. Zobaczcie, tak. Pod kątem. No są pod kątem, wydarzyło. Ale nie wiem, co tam się stało. Tak, a patrzyłeś do środka, czy tam jest woda i tak dalej? No wcześniej tak. Chcesz zobaczyć? Była? No, ja bym chciała. Nie widziałaś tego? Nie, ja nie widziałam. Dobrze, to chętnie przyniosę śrubokę. O, nie. Ale to jest taki inny. Pokaż mężu, co my tam mamy. Gdzie ta woda? Tu, pod samą górę. Pełno? No pełni sięgko. I dalej kapie. No co ty? Mam nadzieję, że to widzicie. A zbiornik jest ilu litrowy? 2500. 2500 litrów. No i tutaj jest ten taki filtr. A. Żeby te kamyczki tam nie wpadały. No ale wody tu jest w ciul. No. I tutaj tędy puścimy kabel od pompki. Aha. I tutaj sobie to wyprowadzimy, albo tu, albo do pokrywy, zobaczymy. Ale tutaj trzeba było coś na to nałożyć, tak. Żeby to było bezpieczne, bo dzieci uwielbiają skakać po takich rzeczach. No. I wiesz, studzienki kanalizacyjne, jak się wracało ze szkoły, to po prostu kto pierwszy dobiegnie do studzienki, no, nie? Jest przekreślone, że nie wolno no, po to tak, skakać. Jest, no właśnie. No, ale super. To jest pełniusieńko wody i cały czas kapka. Nawet no. Dzisiaj, kiedy tak długo nie padało, no nie? Tak, jest sucho. Więc wody nam nie zabraknie do podlewania tego wszystkiego, na pewno. Dobrze. Krzyś to tam zamyka. Ja idę do Mikołaja, bo już się obudził. Tam bawi. Robimy jedzenie. Biorę się, umyję i prawdopodobnie będziemy wyruszać w drogę. Po byku żeśmy narobili się dzisiaj przy ogrodzie. Fest. No ale początki są zawsze, wiecie, najgorsze. Najgorzej to jest to wszystko sobie... No i dzialitko. Najgorsze to sobie to wszystko ogarnąć,
no takie przygotowawcze, potem jak już się zacznie robić, to to leci i potem druga trudna sprawa to diabeł tkwi w szczegółach, czyli wszystkie takie, wiecie, dupcingle maleńkie, które po prostu zajmują mnóstwo czasu, a właściwie nie widać, ale denerwują tych, którzy się tym bawią i którzy to remontują, tak wiecie, jak na przykład, nie wiem, jak malujecie ściany, no to jak zanim to przygotujecie wszystko, to trwa, potem malowanie ścian, to widzicie szybko efekt, a potem te takie dłubaninki przy listwach, przy jakiś tam, wiecie, odcinanie sufitu, to znowu jest taka dłubanina, która po prostu zajmuje tyle czasu, a nie jest aż taka efektowa jak pomalowanie całej ściany. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, nagadałam się jak to zwykle ja. Dobra, ja idę do Mikołaja i idę się umyć, wracamy za niedługo. Dzień dobry. Mikołaj ma czapkę, bo stwierdziliśmy, że dzisiaj jemy na Polku. Tak? Będziemy jeść na Polku? Tak! Co tam o budzie? Tak! O! Mama by przewróciła. Widziałeś to? Słoiki to takie dobre i niedobre. Potrzebuję coś mądrzejszego niż te słoiki. Mama robi kaszeczkę na oko w konsystencji taką, jaką syn lubi najbardziej. Czyli taka, jaka mamie wyjdzie. Weźmiesz mi papiery zwykły? No tak, muldam tą miskę, że... Muszę kupić taką miseczkę do robienia tego kaszki, albo wezmę ale też przecież mamy. Shake'a. Przecież na górze mamy tą taką, co się tak nie wywraca. No tak. Chcesz przynieść ją? Chcesz sobie przełożyć? Czemu? Spróbować? Nie? Ja trzeba umyć, wyparzyć. No to nie mam tyle czasu. Przecież nią już tyle liże, teraz ją będziesz parzyć. Cały czas ją ślini. Z drugiej strony, co to radzę. No, to się jak to dobrze, że ty nie z tych jajecznych, tylko takich odpornych dzieci jesteś, bo to u nas to wiesz, to jest Mikołaj, zasada 3 sekund, te sprawy. Wiesz, no. Spadło. No. Fiusze cię liżą po twarzy. Tak jest, z tego tytułu szczęśliwy. Nie wstać teraz mamie ręki do kaszki, proszę. Bo już wystarczy, że mama to upulta, a ty bądź mądrzejszy niż mama. W ogóle nie działają te baterie. Tak, nie naładowały się? Nie. Znaczy, świecą, że się naładowały, ale nie działają. Rzępoli to mnie wytygły. To może źle były dociśnięte? Nie, wszystko było dobrze zrobione. Na pewno oba świeciły się do światełka? Tak. Nie jedno, tylko dwa. Dlaczego mi to robisz? Nie wiem, przesypuj. My teraz idziemy jej. Dużo tego. Bo twój syn głodny. I teraz patrzcie na to. Ups. To musi być równo. No. Proszę. Wow, fajnie. Raczej nie wow. Ale może na łyżkę, tylko na łyżkę. Okay. Powiem wam, że miska sprawdza się świetnie. Jestem zaskoczona. Jeden, wiecie, bo testuję gadżety takie dla dzieciaków i naprawdę pozytywna zaskoczka. Krzyś tam ogarnia ogród. Już coś się widziało. Zobaczcie, jakiego kamerdolca żeśmy znaleźli, nie? Krzyś wykopał kamerdolca wszechczasów. My się tutaj karmimy, robimy, jemy. Tak, Mikołaj? Tak. Cześć! Mikołaj jest w krótkim rękawku, bez czapki. Nawet mam tutaj czapkę, ale jest tak ciepło, że nie ma sensu. Dobrze, to my jemy dalej i widzimy się później. Pa, pa, pa. Pa, pa. Pa, pa, pa.